Siemanko, witam. Łatamy sobie dzisiaj rameczkę od tylnej szyby od Fiata 127. Reparatureczka już dorobiona. Teraz muszę wytrasować sobie miejsce cięcia. I będziemy robić stawkę.
Tak, dokładnie, Fiat 127. Polone jest 2 tygodnie, ma teraz przerwy. Odpoczywa sobie. Teraz robimy Fiat 127. Tak, trzeba ratować zabytki, bo współczesne auta to jest masakra. No dokładnie, ja też ci powiem, że choruję właśnie na Fiat 127. Tylko że wiem, ile kosztuje taka renowacja, więc ciężko mi podjąć taką decyzję o zakupie. Ja to chyba pozostanę do końca życia z tym 127, z tym moim Seicento Sportingiem.
łateczka byłaby wstawiona. No, dokładnie. Nie wiem, czy prawdziwy majster, czy nie, ale jakoś maska mi przeszkadza. Tak, już ostatnio mówiłem, jak grube elementy, jakieś konstrukcje, profile, takie coś, to wtedy zakładam maskę, używam, a tak zazwyczaj to lecę bez maski. No, dobrze, za remont krzykniesz. No, krzyknę, nie krzyknę. To, co krzyknę, to się praktycznie mówiąc rozejdzie na koszty utrzymania warsztatu, opłaty bieżące i tak dalej, i tak dalej. Także, no, niestety, coś tam zostanie, ale niewiele. Dzień dobry, panie Pawle. Za robotę się weź, a nie podglądasz. Aha, jest, jest, no. No witam, witam. Siedź tam przy tym komputerze, towaru szukaj. Żebyś zarobił na remont kolejnego klasyka. Mnie nie musisz sprawdzać.
Działaj, działaj. Boczne wstawione i siema, witam Krzysztof. A na razie
jak widzicie, jest klateczka, a ona musi być praktycznie mówiąc aż do końca, aż nie powstawiam tych całych poszyć zewnętrznych, bo w tej chwili jeszcze mogłaby mi się karoseria rozjechać, gdybym to wyciął. Ta blaszka jest miękka, no i karoseria by się pościągała, a tutaj jeszcze tylny pas trzeba będzie wyrzucić, także na razie to zostaje. Takie blaszeczki sobie były. O. A teraz są. Już wam tutaj pokażę. Teraz tutaj ładnie widać podszybia. Dłużej trwa dorobienie tego kątowniczka, bo to na spęczarce trzeba ugiąć jedną sprawę, zawinąć, zagiąć, no i potem dopasowanie tego wszystkiego, no to troszeczkę łażenia, dopasowywania. Samo wspawanie to jest chwila, moment, tak już mówię, zresztą jak widzieliście, no, długo nie chodzi. Dobra, tak jak widzieliście, dzisiaj troszeczkę inaczej, inny sposób nagrywania. Piszcie, czy wam się to podoba, czy nie. Ja jeszcze mam tutaj te spaw do przeszlifowania jeszcze bardziej, bo tak jak widać, tutaj jest taki próg. Ale to już sobie zrobię poza kamerą, bo i tak pewnie ten film będzie miał no coś koło 40 minut chyba. Od środka będę szlifował, jak już będę miał możliwość wejścia. Teraz się tu nie będę przeciskał, nie będę głowy przekładał, bo się jeszcze gdzieś tu poodzieram. Także tą stronę mam zrobioną, z grubsza przeszlifowaną. Teraz sobie przygotuję jeszcze kolejną reperatureczkę na tą stronę. Tutaj musi być większa, bo tu jest jeszcze bardziej ten słupek wygnity. No i ten słupek muszę cały tu wyprostować, bo tutaj to poszycie nawet też miało wgniecenia, jakaś kolizja tu musiała być. Są uszkodzenia, więc mam możliwość tego podklepania, podprostowania, zaraz to wyprostuję. Piszcie w komentarzach, czy chcecie vlogi nagrywane w taki sposób, jak dzisiaj to nagrałem, że kamera sobie stała z boku, a ja tam działałem. I przy okazji też telefon stał. Jak pewnie zauważyliście, z kimś tam gadałem, szedł live'ik na TikToka. Także dzisiaj na tyle. Dzięki, pozdrawiam.